Ok, witam ponownie. W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się relacjami pomiędzy ramką a jej zawartością. I wspomniałem o tym, iż możemy ten proces kontrolować z pomocą odpowiednich poleceń, tak aby po prostu nie zajmować się tym ręcznie. I tak, po wskazaniu obiektu możemy zauważyć, iż pojawia się osobna sekcja ustawień w panelu sterującym. Dokładnie w tym miejscu jest to rząd ikon, które są odpowiedzialne za relacje pomiędzy zawartością a ramką. Te polecenia są odpowiedzialne głównie za to, aby wypełnić ramkę, bądź dopasować zawartość do ramki w sposób proporcjonalny lub nieproporcjonalny. I zacznijmy może od pierwszego polecenia, czyli wypełnij ramkę proporcjonalnie. Ja może troszeczkę przybliżę tą krawędź ramki do tego miejsca. Zmienię wydajność wyświetlenia na wysoka jakość. I kliknę na ikonie. I widzimy, że InDesign wypełnia całą ramkę, jednakże z racji proporcji, tej ramki musi przyciąć fragmenty zdjęcia po prawej stronie. Czyli po prostu część zdjęcia znalazły się poza ramką i dzięki temu są niewidoczne. Aczkolwiek InDesign zachował proporcje obrazu i wypełnił całą ramkę. Następna opcja pozwala nam dopasować zawartość do ramki proporcjonalnie. Czyli InDesign będzie starał się zmieścić całe zdjęcie w ramce, nie zwracając uwagi na proporcje tej ramki. Tak więc widzimy, że w tej sytuacji, InDesign po prostu umieścił całe zdjęcie w ramce, zachowując jego proporcje, czyli nie deformując obrazu. Jednakże, z racji budowy ramki, część musiała pozostać pusta. Więc zobaczmy to może jeszcze na innym układzie. Tak więc w tej sytuacji, InDesign przestrzega dwóch zasad. Po pierwsze, musi zmieścić całe zdjęcie w ramce, i po drugie, musi to wykonać bez zniekształceń. Trzecia opcja jest całkiem podobna. Polega na tym, aby dopasować zdjęcie do ramki bez względu na proporcje. Czyli właściwie design wykonuje to samo, stara się po prostu umieścić w ramce całą zawartość, deformując jednak tą zawartość. I tak, te trzy opcje są dosyć istotne z punktu widzenia automatycznego dopasowywania, który możemy włączyć poniżej. Tak więc warto po prostu prześledzić i przeanalizować te trzy opcje, zapamiętać je, gdyż po prostu będziemy je wykorzystywali w ustawieniach automatycznego dopasowywania. Dobrze, skorzystam może z Ctrl Z i przejdźmy do czwartej opcji. W tej sytuacji po prostu dopasowujemy ramkę do zawartości. Jakakolwiek ona by była. I ostatnia opcja pozwala nam wypośrodkować zawartość w ramce bez skalowania. Z pozoru te operacje są dosyć proste i właściwie tak jest, jednak my możemy to bardziej skomplikować korzystając z dopasowania automatycznego. Tak więc po aktywacji tej opcji InDesign będzie powtarzał ostatnią operację, którą wykonaliśmy z pośrednictwem predefiniowanych przycisków. Ja w tym przypadku korzystałem z wyśrodkowania. Tak więc, jeśli my skorzystamy z wypełni zachowaniem proporcji, będziemy mieli aktywną opcję dopasowania automatycznego. To po prostu InDesign teraz będzie tą operację powtarzał. I to samo odnosi się do dopasowania. Z zachowaniem proporcji i do wypełnienia zwróćmy teraz uwagę na pewne zachowanie. Skorzystajmy z opcji dopasuj z zachowaniem proporcji Dobrze? i zaczniemy skalować. Zauważymy, że za każdym razem obraz czy też zawartość jest przyciągana do lewego górnego narożnika. Wynika to z dodatkowych ustawień, które są powiązane z dopasowaniem i do których mamy dostęp chociażby z poziomu obiekt. Dopasowanie. Znajdziemy tutaj wszystkie predefiniowane ustawienia, czy też polecenia, które funkcjonują pod postacią ikony w tym miejscu. Jak i znajdziemy tutaj operację, opcję dopasowania ramki. OK. Do tego samego menu możemy dostać się z poziomu prawego przycisku myszy. Dopasowanie. Opcja dopasowania ramki. Bądź też możemy skorzystać ze skrótu Alt i kliknąć na jednej z tych ikon. Zobaczmy co tutaj znajdziemy. Po pierwsze jest tutaj aktywna opcja dopasowania automatycznego, czyli to samo co znajduje się w górnej części interfejsu. Możliwość podglądu, możliwość wyboru dopasowania. Tak więc trzy operacje, które znamy, czyli dopasuj zawartość proporcjonalnie. Jest to druga ikonka. Następnie dopasuj zawartość do ramki, jest to trzecia ikonka. I wypełnij ramkę proporcjonalnie, jest to pierwsza ikonka. I oprócz tego znajdziemy również motyw graficzny, z którym zapoznaliśmy się w poprzedniej lekcji, dzięki któremu mogliśmy określać punkt odniesienia. Tak więc, domyślnie mamy teraz aktywną tutaj opcję lewy górny narożnik i wystarczy zmienić chociażby na środek, aby zauważyć różnicę w zachowaniu naszej zawartości w odniesieniu do ramki. I tak, jeśli teraz zatwierdzę tą operację i powrócę do InDesigna, czyli właściwie do mojego okna głównego i zacznę skalować to widzimy, w jaki sposób zawartość teraz zachowuje się w odniesieniu do ramki. W zależności od tego, w jaki sposób ustalamy relacje pomiędzy długościami krawędzi naszej ramki. Dobrze, skorzystajmy z opcji wypełnij. Dobrze. W tej sytuacji widzimy w jaki sposób InDesign po prostu ukrywa górną część i dolną część zdjęcia, zachowując środek. OK, ja teraz przed chwilą skorzystałem ze skrótu ALT. Dzięki temu mogę skalować obydwa boki względem siebie, tak aby się do siebie zbliżały, bądź oddalały. I siłą rzeczy ta opcja, czyli wyrównaj od środka, nie ma właściwie zastosowania w odniesieniu do trzeciej operacji, czyli do wypełnienia bez zachowania proporcji, gdyż tutaj zawsze ramka będzie wypełniona zdjęciem. Spróbuję to jeszcze bardziej skomplikować i przejdźmy do wielkości kadrowania. Jednak wcześniej, może skorzystam z dopasu zawartość. Proporcjonalnie, ok, w taki sposób, i powrócę do opcji dopasowania ramki. Zachowanie wielkości kadrowania jest w tym przypadku uzależnione od metody dopasowania oraz od wybranego punktu wyrównaj od. I kombinacji jest bardzo dużo. Ja oczywiście ich wszystkich nie prześledziłem, gdyż bardzo rzadko korzystam z tych operacji. Jednakże spróbujmy rozpoznać zachowanie wielkości kadrowania. Jeśli skorzystamy teraz chociażby z wartości dodatnich w odniesieniu do górnego, to zauważymy, że zdjęcie jest podnoszone. Okay. Jeśli skorzystamy z wartości ujemnych, to zauważymy, że zdjęcie opada. Wynika to w tym przypadku z kształtu naszej ramki, jak i oczywiście z punktu wyrównaj od. Jeśli przeniosę ten punkt chociażby do góry, dobrze, i teraz będę korzystał z wartości dodatnich, to zauważymy, w jaki sposób zdjęcie jest chowane powyżej ramki. Okay, a korzystając z wartości ujemnych, po prostu przesuwam zdjęcie w dół. Jeśli teraz będziemy chcieli zmodyfikować dopasowanie na dopasy zawartość do ramki, to automatycznie zauważymy w jaki sposób zdjęcie, a właściwie zawartość, wypełnia ramkę po lewej po prawej stronie. Jednakże, z racji wartości ujemnych w odniesieniu do kadrowania górnego, zauważymy, że zdjęcie jest spychane w dół. Tak więc wystarczy skorzystać z wartości dodatnich. Zawartość wypełnia ramkę. A wartości powyżej zera powodują, że zdjęcie jest wyprowadzane poza ramkę, właśnie u góry. I to samo możemy robić na dole i po lewej stronie oraz po prawej. Tak więc zauważymy, że w tym przypadku wyrównaj od właściwie nie odgrywa żadnej roli. W przypadku metody dopasowania dopasuj zawartość do ramki. Niezależnie od obranego punktu, tak czy owak, zawartość pozostaje w miejscu. Jeśli będę teraz chciał przesunąć prawą krawędź zawartości na lewo, w taki sposób, aby odsuwała się ona również od prawej krawędzi ramki, to po prostu korzystam z wartości ujemnych w odniesieniu do prawego w sekcji wielkość kadrowania. Dobrze i zmienię jeszcze na dopasowanie. Wypełnię ramkę proporcjonalnie. OK, skorzystam z synchronizacji wartości. Wprowadzę 0. Dobrze, wypośrodkuję i skorzystam teraz z wartości ujemnych. I tym samym zdjęciem będzie sprowadzane do środka. Jeśli teraz przykładowo chciałbym przesunąć zawartość w odniesieniu do ramki w prawo, to wyłączę synchronizację i mogę skorzystać z parametru lewy, zwiększając wartości ujemne, bądź z parametru prawy, zmniejszając te wartości. OK. I jeśli chciałbym teraz przesunąć zawartość do góry, w lewo, dopasowując do punktu wyrównaj od w lewym górnym na narożniku, to zauważymy, że jednak zawartość zostanie przesunięta w taki sposób z racji wartości minus 90 górny i lewy. Tak więc zaznaczam górny 0, lewy 0 i skorzystam powiedzmy z dolnego tak, aby zmieścić całą zawartość w ramce. InDesign z racji metody dopasowania, czyli zachowaj proporcje, pozwoli właśnie zachowywać proporcje obrazu i tym samym powoli będę wypełniał ramkę moją zawartością w sposób proporcjonalny. Tak więc widzimy, że na zachowanie tego narzędzia wpływa kilka czynników. Po pierwsze, metoda dopasowania: wyrównaj od, wartości powiązane z wielkością kadrowania, jak i relacje pomiędzy zawartością a wielkością i proporcjami ramki. Dobrze, ja może skorzystam z wyśrodkowania i ponownie wprowadzę wartość minus 90. Dobrze. Tak więc w tym przypadku zmodyfikowałem opcję dla wypełnij ramkę proporcjonalnie. Ok, czyli właściwie dla pierwszej opcji, która znajduje się właśnie w tym miejscu. I mając aktywną opcję dopasowanie automatyczne, będę teraz korzystał z tych ustawień. Możemy jednak wyzerować te ustawienia, które są powiązane z automatycznym dopasowaniem. W tym celu klikamy, prawym przyciskiem myszy na obiekcie, przechodzimy do dopasowania, wyczyść opcję dopasowania ramki. Ok, na razie nic się nie stało, jednak po Zmodyfikowaniu naszej ramki zauważymy, że opcja dopasowania automatyczne zostanie wyłączona. Ok, ja skorzystam teraz z wypełni zachowaniem proporcji. Aktywuję dopasowanie automatyczne i korzystamy z wartości domyślnych. I pozostanę właściwie jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie po przejściu do szczegółowych ustawień. Automatycznego dopasowania Zauważyłem tutaj pozycję w rozwanym menu dopasowanie, brak. Te sytuacja in design nie wpływa na wielkość zawartości ani na proporcje pozostawia w spokoju tą zawartość my tylko ustalamy relację położenia pomiędzy zawartością a ramką. Ok. I warto jeszcze podkreślić, że szczegółowe ustawienia dopasowania automatycznego są przypisywane do właściwego obiektu. Tak więc jeśli teraz wprowadzę nowy obiekt to zauważymy, że automatyczne dopasowanie jest wyłączone, a po włączeniu po przejściu do ustawień zauważymy mniej więcej taki stan. Powiedzmy domyślny. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę skomplikować to dosyć proste zagadnienie jakim jest ustalanie relacji pomiędzy ramką i zawartością. Ja przyznam się szczerze, że czasami mam problemy Zorientowaniem się w tym, co tak naprawdę się dzieje w relacji pomiędzy poszczególnymi ustawieniami w odniesieniu do mojego obiektu. No dobrze, w każdym razie my jeszcze pozostajemy trochę w sferze zagadnień powiązanych z obiektami, i w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się kilkoma innymi ustawieniami.